Cześć, witam Was serdecznie. To będzie taki krótki film na temat kurczaków i co teraz się z nimi dzieje. Jesteśmy na polu. To jest hektar 60, prawie hektar 70 pole między małymi laskami. I to co tutaj robimy, to przestawiamy kury raz w tygodniu, no czasami dwa razy w tygodniu. Przestawiamy kury, nie zależy nam, to znaczy nie martwimy się tym, że kury zrobią tutaj może za dużo zjedzą, czy za dużo pogrzebią, wręcz przeciwnie, nawet wolę, żeby to pole, troszkę widzicie, lepiej było przez nich wygrzebane, wyjedzone te zielone chwasty i zioła i dosyć intensywnie nawiezione przez nie. W takim systemie będziemy się przesuwać w tamtym kierunku. Hektar 70 to jest całkiem duża przestrzeń jak na to stado, więc mamy tutaj naprawdę kilkadziesiąt dni wypasu tych kur i spokojnie będą one sobie tutaj żyły. Nie wiem czy pokazywałem, pewnie gdzieś pokazywałem. Ciągle ta sama pasza ekologiczna polskiej firmy SBP pasze. Kura Nioska Eko Jajko 1 od 19 tygodnia. Tutaj jest to kurki dostają. Czasami dostają jakieś odpady zbożowe. Stado bardzo, bardzo zdrowe. Chyba pierwsze moje stado naprawdę tak zdrowe, tak energiczne i nie mam z nim najmniejszych problemów w sposób powiedzmy naturalny, czyli z jakiejś choroby padły mi może dwie kury w tym stadzie, więc naprawdę stado jest bardzo, bardzo zdrowe i myślę, że to jest zasługa tego, że dostają regularnie pełnoporcjową paszę i jest to dla mnie zdecydowanie lepszy system. Tak wygląda pasza. Kurki dostają 25 kg rano o godzinie 5-6 i jeszcze około 12 kg, 10-12 kg paszy właśnie koło godziny 16, tak jak teraz jesteśmy. Rozsypuję to wiaderko na 4 kamniki i to już jest dla nich obiadokolacja. Tutaj widzicie różnicę, jaka jest po tygodniu urzędowania kurek. Na polu rośnie, to jest głównie włośnica, ale są tu też inne chwasty i zioła. I jeżeli to troszkę urośnie wyższe, a zanim my zdążymy jakby przejść do końca, to będę tutaj to prawdopodobnie mulczował. Przejechał mulczerem, a tak to po prostu kurki sobie z tym świetnie radzą, jak widzicie różnicę. I tutaj już jest, kurki są już do przestawienia, ale dajcie tego, że dzisiaj jest sobota. Mamy dzień targowy, jutro niedziela też jadę na bazar, na targ, więc odpuszczam sobie przestawianie. Poniedziałek rano będę przestawiał kurki dalej. A potem druga strona naprzemiennie. Od razu jak zbieram jajka, to zamykam gniazda, tak żeby kurki już nie siedziały w gniazdach w nocy, żeby po prostu nie brudziły gniazd, ani jajek. Tutaj jeszcze parę słów. Woda, beczka tysiączka, to starcza na około 2 tygodnie dla tego stada. Tutaj też woda się kończy jeszcze. Jeszcze na jutro powinno to starczyć. I trzeba będzie pojechać napełnić do pełna i znów około 2 tygodni to na 2 tygodnie to wystarczy. W ten sposób to jest takie moje podejście do rolnictwa regeneratywnego. Mam kury, mam mobilny kurnik, mam pole, które zostało zebrane, było tu żytokrzyca. Pole zostało skoszone, nie została zrobiona żadna uprawa, więc gleba jest nieruszona, gleba jest okryta, więc mamy zachowane zasady rolnictwa regeneratywnego. Są zwierzęta, jest okrywa. Jest zielona okrywa, mimo to, że są to chwasty i zioła. Można oczywiście tutaj ze mną polemizować, czy to jest ok. Natomiast ja uważam, że to jest bardzo dobry system.
Kurki tutaj będą, nie wiem, pewnie do zimy, bo później jest na zimę jest troszkę inny na to plan na kury, ale o tym opowiem pewnie w filmie, kiedy będzie już na to czas. Natomiast zobaczcie, tutaj naprawdę jest bardzo dużo różnych roślin, owadów i wszystkiego, i naprawdę ta ziemia jest tutaj zabezpieczona, okryta resztkami słomy, jest wilgoć. Kury mają co grzebać, mają co jeść. 20% diety, około 20% diety u kur to jest właśnie zielone części roślin. Także tak jak powiedziałem, kurki są zdrowe, jajka są przepyszne, naprawdę, i to potwierdzają nasi klienci. Także czego chcieć więcej? Pole jest naprawdę idealne ze względu na to, że są tutaj drzewa dookoła. Nie mam w tym roku, odkąd tutaj kurki są, nie mam żadnych problemów z drapieżnikami, ani tymi podniebnymi, ani tymi naziemnymi. Nic tutaj kur nie atakuje. Siatka jest rozłożona, prąd jest podłączony. Kury są zamykane na noc. Przyjeżdżam tutaj wieczorem około godziny 21. Zapalam lampkę, którą taką mam malutką tam w wozie, i resztę kurek, które jeszcze nie powchodziły, po prostu zaganiam do środka i one się tam układają, zamykam drzwi i kurki są bezpieczne. Prąd jest na noc też załączony, żeby przypadkiem jakiś lisek nie chciał spróbować w nocy. Jak spróbuje, no to będzie to jego jedyna próba. I tak kurki teraz w tym miesiącu, sierpniu, trzymamy. I to jest pierwszy raz, kiedy nie mamy znacznego spadku nieśności. O tej porze zazwyczaj nasze kury się przepierzały. I tak jest w wielu gospodarstwach teraz, gdzie kury jedzą cokolwiek. I naprawdę, jeżeli to nie jest zbilansowana karma, kury nie będą wam się niosły. Nie ma cudów, słuchajcie. Ja już to przerabiałem na wszystkie sposoby. Jeżeli robicie swoją paszę, to trzeba to robić dobrze. Musi być tam zachowane proporcje białka. Jeżeli tak jest, wszystko jest ok. Natomiast jeżeli tego nie będzie, kurki będą niedożywione, to niestety one się przepierzą, bo to jest naturalne. Tak? To jest ten czas, kiedy one, tego pokarmu gdzieś zaczyna być mniej. Kurki się przepierzają i jajek nie ma. W takim stadzie jak tutaj, prawie 300 kur, może być taka sytuacja, że będziemy zbierać po 10, po 20 jajek. Ja już to naprawdę przerabiałem. W tym roku tego nie mam. Jest delikatny spadek nieśności, ale to nie jest to, co miałem zazwyczaj w sierpniu, kiedy nie miałem jajek. Przez to też traciłem oczywiście klientów, no bo skoro nie masz jajek, to ktoś pójdzie gdzie indziej i prawdopodobnie już nie wróci. Także teraz to ja mam jajka i do mnie przychodzą klienci, którzy nie mogą ich znaleźć gdzie indziej, i dzięki temu nie mam problemu, żeby sprzedać te 1400 jajek, które w tygodniu zbieram z tego stada. Także na tym zakończę ten film. Dzisiaj jest bardzo, bardzo gorąco, natomiast dzięki temu, że jest wóz, to kurki mogą cały czas chować się w jego cieniu. Natomiast tutaj wśród drzew też to słonko za chwilę, ten cień się wydłuży i będzie tutaj chłodniej. Tak samo rano dłużej ten cień jest tutaj z tej strony, ponieważ to jest wschodnia strona, a to jest zachodnia. Więc naprawdę fajny mikroklimat, fajne pole, małe, fajne, kompaktowe pole, na którym można taki system tutaj wprowadzić. Jest niedaleko, to jest dosłownie jakieś 500 metrów do mojego domu, więc mogę sobie tu spokojnie przyjechać, a nawet podejść spacerkiem i zobaczyć, co się dzieje. Także tym akcentem zakończam ten krótki filmik o kurach. Dawno mnie nie było słychać, ale myślę, że te filmy będą się pojawiać w jakichś tam dłuższych lub krótszych odstępach. Tak jak kiedyś powiedziałem, nie jestem jakimś rasowym youtuberem, tylko rolnikiem i nagrywam po prostu wtedy, kiedy czuję, że to będzie miało jakąś wartość. Dobra, trzymajcie się i pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie.